tego, o której skończymy tą walkę, być może jej nie będzie. No liczymy, że będzie za 20-30 minut. W tej chwili oglądamy walkę numer 13. Są to juniorzy młodsi w kategorii do 63 kg. Czerwony narożnik Kamil Cieślak, Niwka Sosnowiec, a w niebieskim narożniku Radosław Szpojda, Hunter Gym Bydgoszcz. W tej chwili zakończyła się pierwsza runda. Przypomnę, że wszystkie walki juniorskie są rozgrywane na dystansie dwóch rund, więc teraz będzie już ostatnia runda tego pojedynku. Przypominam, w tej chwili jest to pojedynek numer 13, junior młodszy, kategoria do 63 kg, Kamil Cieślak, Niwka Sosnowiec, czerwony narożnik, niebieski narożnik Radosław Szpojda, Hunter Gym Bydgoszcz. Następnej walki przygotowuje się już Halny Nowy Sącz, ze mną Łukasz Pławecki, trener Halnego. Jak tam się czujecie przed walką? Jak wasz junior? No i to była krótka wypowiedź dedykowana wszystkim fanom Halnego. Dziękujemy.
No i zakończyła się walka. Czekamy na werdykt. Do walki numer 14, kategoria junior młodszy, kategoria waga 3 kg. Bartosz Zając, Palny Nowy Sącz, Halep Hamur, Kokorodzin, Grudziądz. Do walki numer 15 przygotuje się kategoria wagowa do 91 kg senior, Patryk Szychowski, Iwka Sosnowiec, Paweł Zaręba, Kokorodzin, Grudziądz. Zapraszam zawodników do ogłoszenia werdyktu. Walkę w kategorii wagowej do 67 kg. Junior Moszy jednogłośnie zwycięża Radosław Szpojda Hunter Gym. Jednogłośnie na punkty wygrywa Radosław Szpojda. Hunter Gym Bydgoszcz. Była to walka w kategorii junior młodszy do 63 kg.